Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziś wrócimy sobie do afery zbożowej, która to afera jest przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i usłużne im media sprowadzana do roli problemu gospodarczego, ekonomicznego dotyczącego polskich rolników, którzy to no teraz mają problem, nie mają gdzie sprzedać zboża. Tymczasem wystarczy wejść na profile wyspecjalizowane, jeśli chodzi o rolnictwo i żywność, takie jak na przykład portal agroprofil.pl, żeby z artykułu pani Marii Chmali dowiedzieć się, że, przeczytam tytuł artykułu, skandaliczna sprzedaż, skandaliczna sprzedaż zboża technicznego z Ukrainy trafiło do największych producentów mąki w Polsce. Co się z tego artykułu dowiadujemy? No, to, co jest zanałosowane. W tytule, czyli że to techniczne zboże z Ukrainy, które nie spełniało norm dopuszczenia do spożycia, zostało przerobione na mąkę. Następnie można śmiało założyć, że ta mąka została albo wysłana do sklepów, Ktoś to kupił i zjadł, albo przerobiona, na przykład na pieczywo, na wypieki, na ciasta, na pierogi, blaty do pizzy, pizzę i wiele innych rzeczy. Czyli mówiąc krótko, po przetworzeniu te zboże techniczne z Ukrainy myśmy jedli. I to zaczyna się robić taki problem, bo jak alarmowałem już dawno temu, te zboże techniczne z Ukrainy to problematyczne jest dlatego, że zawierało środki, których tam nie powinno być. Między innymi kancerogeny. Co to są kancerogeny? Tak sama nazwa wskazuje. Środki wywołujące raka. To nie jest tak, że jak ktoś zje jedną bułeczkę z tej mąki z Ukrainy, to od razu dostanie raka. Broń Boże. Problem polega na tym, że cholera wie, ile my tej mąki z tego zatrutego zboża z Ukrainy zjedliśmy. I ten rak i tak pewnie się nie pojawi od razu, ale w perspektywie. Jakiegoś czasu? Tak. W związku z tym rząd Pisu, wpuszczając te zatrute zboże z Ukrainy i dopuszczając je do przerobienia na mąkę, naraził potencjalnie nieograniczoną liczbę Polaków, czyli potencjalnie 38 milionów Polaków, na utratę zdrowia i życia. Borak jest chorobą śmiertelną. Także tu mamy do czynienia z dużo gorszym problemem niż tylko i wyłącznie kwestia tego, że rolnicy stracili pieniądze. I to, że pisowcy próbują teraz sprawę zamieść pod dywan, przekupując rolników naszymi własnymi pieniędzmi i próbując im wypłacić jakieś tam odszkodowania, żeby oni przestali protestować i żeby zaczęli być cicho, to to jest drodzy państwo podwójny skandal, bo OK, rolnicy są w tej sytuacji bardzo mocno poszkodowani. To jest fakt. Ci rolnicy stracili kupę pieniędzy i stracą jeszcze więcej. To jest niewątpliwy fakt. Ale mając na szali z jednej strony zdrowie i życie ludzkie, a z drugiej strony pieniądze, to moim zdaniem zdrowie i życie ludzkie jest więcej warte. Zwłaszcza, że no, rolników, którzy zajmują się produkcją rolną, to jest to jest kilka procent społeczeństwa, chyba około czterech. Tam do, y, dopłaty unijne bierze coś koło kilkunastu procent, ale tak naprawdę towarowe gospodarstwa około czterech procent. No, a, a konsumentami jesteśmy wszyscy, nie? I teraz, drodzy państwo, przepraszam za wyrażenie, jest duże prawdopodobieństwo, że jedliśmy trujące, zatrute, szkodliwe bułki, bagietki, chleby, makarony, i jeszcze mamy za to zapłacić pieniądze, no bo przecież te pieniądze dla rolników, te odszkodowania, to będą z naszych podatków. Dalej, drodzy państwo, wygląda na to, że cały ten proceder trwa nadal. I tutaj wystarczy wejść sobie na taki portal jak RMF 24.pl. I przeczytać artykuł pani Nikoli Makarewicz. Tytuł artykułu. Zboże sprowadzone jako czyściwo młynarskie. Spekulanci krok przed służbami. Co się dowiadujemy z tego artykułu? Że zatrute zboże z Ukrainy cały czas do Polski wjeżdża. Tylko wcześniej wjeżdżało jako zboże techniczne. Teraz sobie wjeżdża jako czyściwo młynarskie. Prawdopodobnie skończy tak samo jak to zboże techniczne. Czyli przerobione na mąkę i my je zjemy. No, to jest, drodzy Państwo, coś bardzo głęboko nie tak. I przy okazji zachęcam, żebyście weszli na Facebooka, na mój profil Krzysztofator Woźniak. Jak ktoś nie chce mu się wyszukać, to niech otworzy opis i tam, jak otworzycie ten opis, naciśniecie te pokaż więcej, będą wszystkie linie, to tam jest link do mojego profilu, nie tego profilu kanału, czyli wideoprezentacji, tylko profilu na Facebooku. Mojego osobistego, Krzysztof Antor tam jest filmik z granicy, drodzy Państwo. Z wczoraj, kiedy to już to zboże z Ukrainy miało nie wjeżdżać, no i zostało nagrane, jak wjechało. Ten filmik nagrał Pan Kołodziejczak. I zapraszam, żebyście sobie obejrzeli ten filmik. No, czarno na białym widać, jak to zboże tam wjeżdża. Co więcej, polska policja chroni, chroni ten transport. To jest w ogóle jakiś skandal. No, ja mam nadzieję, że polscy policjanci, znaczy żony polskich policjantów, tam przemówią tym swoim mężom do, do rozumu, bo o, zakładam, że policjanci też mają rodziny. I jeśli polscy policjanci nie mają problemu z tym, że jedzą zboże, które nie spełnia wymogów i przez to na przykład może być rakotwórcze, bo sobie Ukrainiec podsuszył Randapem no to jak on chce potem chorować, to to, to pół biedy. To chce, nie ma problemu. Nie, nie, niech sobie je takie, takie zboże, niech sobie potem choruje. Tylko ciekawe co na to jego żona, ciekawe co na to jego dzieci. Ja na przykład nie życzę sobie jeść takiego zboża i apeluję do polskich policjantów, żeby się opamiętali. A zapraszam was, żebyście sobie obejrzeli ten filmik. Tam na, na, na profilu Krzysztofa Torwoźniak na Facebooku jest. Zapraszam też do... Obejrzenia mojego wywiadu z panem Kołodziejczakiem. Link znajduje się w opisie. Wydaje mi się, że fajny, wydaje mi się, że, że warto obejrzeć. Sądzę, że niedługo też będzie więcej różnych wywiadów z rolnikami. Powoli się ludzie zgłaszają, chcą u mnie występować. Bardzo mnie to cieszy. Na razie zgłosiła się jedna osoba. Jedna osoba. Pan, pan słuchajcie, żeby teraz, nie, nie, nie. Pan Piotr, pan Piotr, który jest ekspertem z branży mleczarskiej. Okazuje się, że mleczko też. No, pan Piotr ma informację, że, że z mleczkiem też mo może być jakiś problem, że się tak wyrażę. Będem, będziemy to nagrywać. Mam nadzieję, że więcej ludzi znających się na rolnictwie będzie się zgłaszać. Przypominam, w opisie jest link do, do mojego, jest mail biznesowy. Zapraszam. Każdy, kto chce u mnie wystąpić, proszę, żeby. Pisał do mojego menadżera, proponował temat, i jak będzie ciekawy dla moich widzów, to, to na pewno na, na pewno każdy, kto u mnie występował, ten wie, że u mnie jest bardzo łatwo wystąpić. Wystarczy. Mówiąc krótko, nie być budcem i samemu zaproponować. Ja to już tłumaczyłem parę razy. Dlaczego ja nie, nie, staram się nie zapraszać, tylko czekam aż ktoś sam chce. No mieliśmy tam bardzo dużo różnych, że się tak wyrażę, nieprzyjemności, że ktoś tam na przykład krzyczał głośno w mediach, no ja chcę Woźniaka wystąpić, Woźniak tutaj, yy, a, taj, zrób debatę, coś tam. Potem my mówimy, no dobra, to, to może być wystąpił, nie? Tak kiedy ci pasuje? E, eee, człowieku, nie mam czasu, spadaj, no. Oduczyliśmy się tego typu rzeczy. Generalnie, że się tak wyrażę, wybory 2019 rok, ale to nieważne, o co chodzi. Wróćmy do, do, do tematu, drodzy państwo. Wróćmy do tematu. No te zboże cały czas do nas wjeżdża, tak? Co więcej, pojawiają się informacje właśnie, że to nie tylko zboże. Tutaj zobaczymy, jak z tego wywiadu wyjdzie, jak to jest z przemysłem mleczarskim. Pojawiły się w głównym nurcie informacje o mięsie z kurczaka, tak dalej pójdzie, to zaraz się okaże, że duża część tego, co jemy, może być, że się tak wyrażę, skażona. Bo, bo nikt tego nie badał, gdy to wjeżdżało do Polski. A jak ktoś widział filmiki, jak na przykład zboże jest ładowane na Ukrainie, to na te pociągi, woła boga, to tam nie badają, na wjeździe nie badają. No i co jest bardzo najciekawsze: najciekawsze jest to, że główny nurt, Wreszcie zauważył to, o czym ja już krzyczałem wiele tygodni temu, czyli to, że to, że my naraziliśmy polskich rolników na straty, ale przede wszystkim siebie naraziliśmy na utratę nie, 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 zostaliśmy narażeni przez rząd Pisowski na utratę zdrowia i życia. przez to żaden nikt z nas nie, nie wpuścił tych ludzi, tego zboża czy tych produktów rolnych. Z premedytacją, prawda? To ono zostało wpuszczone. Pytam się, gdzie jest sanepid? Sanepit był taki mocny, jak chodziło o niszczenie polskich przedsiębiorców, zamykanie, jak nakładanie jakichś kar i tak dalej. A co oni mogą teraz nagle przebadać tego zboża? Prawdopodobnie dostali polecenie y, służbowe, żeby nie badać, nie? No i o co chodzi? No chodzi o to, że główny nurt wreszcie zauważył to, co ja już od dłuższego czasu nagłaśniałem, czyli to, że my w ten sposób, że zboże, tutaj zboże, kurak, być może mleko, wjechało do Polski, czy produkty mleczarskie wjechały do Polski. To my w ten sposób wcale nie wspieramy rolników ukraińskich. I tutaj jest taki artykuł pana Tomasza Molgi z Wirtualnej Polski. Rozkręca się podobna afera jak ze zbożem. Zyskał miliarder z Ukrainy. Drodzy Państwo. Ech, przeczytajmy Lida, może. Wydawało się, że pomagamy biednej Ukrainie, a właściwie, a właściwie to nabijamy kieszenie jednego ukraińskiego miliardera. Oburza się polska branża drobiarska. Tutaj właśnie jest mowa o tych kurakach. Tanie kurczaki z Ukrainy wjeżdżają na rynek Unii Europejskiej, psując dotychczasowe interesy. Po zbożu mamy nową aferę. No i właśnie znowu, drodzy państwo. Ja, jako konsument, oczywiście bardzo mi się nie podoba to, że producenci drobiu w tym momencie ucierpią, ale bardziej mi się nie podoba, że te kurczaki nie wiadomo, czy były badane. Nie wiadomo, czy one też, podobnie jak to zboże, nie powin... no czy spełniają normy. No, jest bardzo prawdopodobne, że nie spełniają norm, więc ci, którzy jedli te kurczaki z Ukrainy, no, znowu mogą zacząć chorować, i to jest bardzo poważny problem. I ja tylko przypomnę, że te agroholdingi bardzo często są na przykład własnością spółek zarejestrowanych na Cyprze. Bardzo często są to spółki z powiązanym kapitałem rosyjskim, żeby nie było wątpliwości. I tu jest coś, co mi się wydaje, należy bardzo wyraźnie powiedzieć, i może ktoś wreszcie trochę przemówi do głosu tym propagandystom prowojennym, pisowskim. Amerykańskim, ukraińskim, którzy jak tylko coś się powie, co jest nawet prawdą, ale co jest dla nich niekorzystne, to wszystkich wyzywają od ruskich onuc i ruskich agentów. No, ja przypomnę tylko, że sprawa z tym zbożem z Ukrainy, to była nagłaśniana już w zeszłym roku. I była nagłośniana, jak była jeszcze możliwość powstrzymania tego. I co mówili różni propagandyści. Począwszy od tych twitterowych, youtube'owych, takich znanych z tego, że tam Ukraina prawie że święta i, 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 i wszystko, co Ukraina, to, to najlepsze. Wszystko dla dobra Ukrainy, nie? Wszyscy jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Ja mam nadzieję, że kurczę, że karma wróciła i to głównie oni jedli te, te zatrute zboże, nie? W każdym razie, no, drodzy Państwo, gdyby nie ci propagandyści. To być może wjazd tego zatrutego zboża byłby zawczasu powstrzymany. Ale ponieważ tym wszystkim ludziom, na przykład rolnikom protestującym przed tym wjazdem, zamknięto usta, zwyzywano ich od ruskiej agentury, no to, to nie zostało powstrzymane. I niestety, no ktoś wreszcie to musi powiedzieć: no, że ci propagandyści, którzy powstrzymują normalną debatę publiczną, na temat ważnych dla nas Polaków kwestii, oskarżając każdego, kto mówi rzeczy, które im są niepodobne, nie, nie podobają im się od ruskiej agentury czy ruskich troli czy ruskich onuc, no oni są współwinni tego, tej afery, która w tej chwili jest. No i ci propagandyści, no, powinni przynajmniej przeprosić i przede wszystkim powinni przestać dalej tą propagandę siać bo okazuje się, że wpusz... już się okazało, drodzy Państwo, że wpuszczając te produkty rolne z Ukrainy tak naprawdę nabiliśmy kasę rosy... ukraińskim oligarchom, a zobaczycie, że za jakiś czas się może okazać, że również rosyjskim, że te agroholdingi to mogą być właścicielami również rosyjskich oligarchów. Ja przypomnę tylko w ogóle może ci tak zwani faktczekerzy by przeprosili. Bo o tym, że, że ziemia na Ukrainie należy w dużej mierze nie do Ukraińców, to mówiono już rok temu. I ci faktczekerzy krzyczeli, że to nieprawda i że każdy, kto tak mówi, to kłamie. No, a jak tam jest? No tak tam jest, że rzeczywiście ziemia na Ukrainie należy do Ukraińców lub agroholdingów. Agroholding nie jest Ukraińcem ani nie jest nie nieukraińcem, bo to jest osoba prawna to jest firma no ale jak taki agroholding który jest podmiotem sztucznym osobą prawną firmą należy na przykład do akcjonariuszy a jest na przykład notowany na, na giełdzie warszawskiej albo należy do firmy cypryjskiej gdzie tam bardzo dużo firm rosyjskich jest na Cyprze e, zarejestrowanych nie no to wiecie no ziemia niby nie należy do do, do, yy, na przykład do Amerykanów, czy tam do, do, do kogoś innego. Ale firma, do której należy ta ziemia, no to już kapitałowo tak. No to jaka jest różnica? No drodzy Państwo, ten telefon. O, ten telefon. Jaka jest różnica? Czy ten telefon jest własnością Krzysztofa Woźniaka, czy ten telefon jest własnością firmy, która w 100% należy do Krzysztofa Woźniaka? No pośrednio lub bezpośrednio, ale należy do mnie. Jest moją własnością, no bo firma jest moją własnością, do której on należy. Tak samo jest z tą Ziemią. I może wreszcie się trochę przebudzimy, może wreszcie yy, no powiemy tym propagandystom, którzy no, no niestety, ale no bardzo mocno widać, jak, jak nas narazili, że może by troszeczkę się uspokoili, tak? Bo jeśli tego nie zrobimy to dalej tak będzie. Drodzy Państwo, jak jesteś takim miliarderem, jak ten pan, który jest bohaterem tego artykułu z Wirtualnej Polski, to Ciebie stać, żeby opłacić propagandystów. Ciebie stać, żeby opłacić media. Ciebie stać, żeby opłacić różne fundacje, które mają pozakładanych tak zwanych fakt-checkerów. No i zamykasz usta wszystkim, którzy psują Ci biznes. Twój biznes polega na tym, żeby zalewać Polskę Produktami rolnymi, które nie spełniają norm. Które są, mówiąc kolokwialnie, w przenośni zatrute. No i ty zarabiasz na tym ciężkie miliony, jeśli nie miliardy. A ci wszyscy ludzie, propagandyści, którzy pracują na przykład dla takiego miliardera, no mają ułatwioną bardzo mocno robotę w zamykaniu ust. Każdemu, kto chciałby go powstrzymać, ruski trollu, ruski agent. Także drodzy Państwo, trochę myślmy. Jak ja słyszę czasem takie, to jest bardzo częste u tych propagandystów albo e, u, tych, e, u tych pisowców, że o, powiela ruską. Nie, mówi to, co Rosja. Zwróćcie uwagę, wystarczy rząd, że, że powiesz coś takiego, co mówi Rosja, to już jest źle. Nikt nie sprawdza, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Kurczę, takie były argumenty, że ci wszyscy, którzy mówią, że Polska jest zalewana rosyjskim zbożem, to że działają w interesie Kremla albo że mówią to, co mówi Kreml. No jakie to ma znaczenie, czy Kreml to mówił, czy Kreml to nie mówił? Znaczenie ma, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Nakazuje no się, że to prawda była. Mam i teraz pytanie: ile my tego cholerstwa zjedliśmy? Ile jeszcze zjemy? Jak wielu z nas przez to będzie chorować, jak wielu z nas przez to umrze? W normalnym kraju tą sprawą już dawno zajęłaby się prokuratura. To jest narażenie na utratę zdrowia i życia. To jest kodeks karny, bardzo poważna sprawa. A co się w Polsce stało? A minister rolnictwa podał się do dymisji, nie było problemu. No kurde. To jest skandal. Przeczytajmy te artykuły. Skandaliczna, skandaliczna sprzedaż zboża technicznego z Ukrainy trafiło do największych producentów mąki w Polsce. Maria Chmal. Według doniesień Rzeczpospolitej największym producentom mąki w Polsce sprzedano zboże techniczne pochodzące z Ukrainy jako polskie zboże przeznaczone na cele spożywcze. Czajcie? No, drodzy państwo, kurde, przecież to jest oszustwo. Dlaczego ci, którzy im to sprzedali, jeszcze nie siedzą w areszcie? Dlaczego pan Zbigniew Ziobro, ulubieniec pana Zbigniewa Stonogi, nie kazał aresztować tych ludzi, zanim uciekną? No, drodzy Państwo, kurde, jak niedawno nawet o tym vloga robiłem, taki chłopak nie miał forsy na kanapkę i nakleił sobie na kanapkę. Taki, taką naklejkę, minus 50%, żeby zapłacić ze zniżką. Oszukał sklep na 5,50. Grozi mu wieloletnie odsiadka za 5,50, bo oszukał na kanapce za 5,50. A tutaj te firmy zostały oszukane. Sprzedano im nie to, co powiedziano, świadomie, sprzedano im zboże techniczne. Podrobione na zboże spożywcze. Przecież to jest oszustwo. Ci ludzie powinni pójść siedzieć. Nikt nawet o tym nie mówi. Sprawa ta jest obecnie badana przez odpowiednie organy. To mhm. jak to badana? To nie wiadomo, kto sprzedał? Pomimo zapowiedzi nowego ministra rolnictwa o ograniczeniu importu ukraińskiego zboża, rolnicy nie zamierzają zrezygnować z blokady granicy w Dorohusku. Planują oni zablokować przejście graniczne jutro, 12 kwietnia. No to, to, już, to, to już było, wiadomo jak to się skończyło. Dziś spotkają się, aby omówić najlepszą formę protestu. Zboże techniczne trafiło do trzech największych krajowych Młynarni. W związku z zawiadomieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolniczo-Spożywczych w Lublinie, Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa o dużych rozmiarach. Dlaczego jeszcze nikogo nie aresztowano? Dlaczego jest to tylko, drodzy Państwo, e, prokuratura, e, prokuratura Okręgowa czemu tego nie robi Prokuratura Krajowa? Według doniesień Rzeczpospolitej, trzy firmy z grupy największych krajowych młynarni zostały oszukane, kupując pszenicę, która została deklarowana jako polska, ale w rzeczywistości była to ukraińska pszenica przeznaczona do spalenia lub na pelet. Rozumiecie? Jedliśmy opał. Dalej, dlaczego nikt nie podaje nas w tych młynarni? Dlaczego dobro tych firm jest ważniejsze od naszego dobra? Niech te firmy, ok, jak oni powiedzą, co to za firmy, to nikt nie będzie chciał kupić ich mąki. Oczywiście. Ja też nie chcę kupić mąki od tych firm. I one pewnie za to zbankrutują. Trudno. Niech pójdą po odszkodowanie do tych, którzy im sprzedali te, te zboże, i tyle. Proste. Co jest ważniejsze: zysk, interes tych firm, czy zdrowie i życie nas Polaków? No, niestety tutaj wygląda, że pieniądze tych firm. I te firmy niech potem idą po odszkodowanie do tych, którzy im sprzedali. Niech idą po odszkodowanie do rządu ukraińskiego. Podobno tacy wielcy sojusznicy jesteśmy. Kurde, nie widać. Według doniesień Rzeczpospolitej, trzy firmy z grupy największych krajowych młynarni zostały oszukane, kupując. Wiecie, jak ja się cieszę, że ponad rok temu zacząłem robić zapas żywności i mam mąkę sprzed roku, sprzed konfliktu na Ukrainie, podając sprzed półtora roku. I teraz moja rodzina je sobie chlebę, który ja sam piekę z tej zdrowej mąki? Znaczy zdrowej. <gry> Przynajmniej Zrobionej z, z pszenicy i z żytka, bo trochę też takiej, na, no do jedzenia. Ale w rzeczywistości była to ukraińska pszenica przeznaczona do spalenia lub na pellet. Oszuści mieli uzyskać korzyść majątkowej sięgającą 1,5 miliona złotych. Prokuratura nie ujawnia nazw firm, jednakże Rzeczpospolita ustaliła, że jedna z nich nie używa. Nie użyła tego zboża do produkcji mąki. Gazeta rozmawiała z jednym z właścicieli oszukanych młynów. Firma kupiła 12 dostaw. Szczęście, że mieliśmy wolny skład w jednym z młynów i cały ten towar tam zgromadziliśmy. Nie przerobiliśmy go na mąkę. Wskazuje rozmówca cytowany przez Rzeczpospolitą. Jak opisuje, firma przebadała ziarno pod kątem pestycydów. Mykotoksyn. Parametry są w normach, ale i tak nie, nie możemy i nie chcemy go używać, twierdzi prezes. Aha? Śmiem wątpić. Rzeczpospolita informuje o jeszcze jednym śledztwie. Po kontroli importerów zbóż z Ukrainy wykryto, że jeden z nich, 66 ton zboża technicznego, yy, sprzedawał krajowym producentom pasz. Super. Czyli mięsko też będzie na skażonej, skażonym zbożu pędzone. Protesty będą dalej trwać zapowiedź zmian są dla nich niewystarczające. Dziś w minie Leśniowice w województwie lubelskim odbywa się spotkanie przedstawicieli najważniejszych organizacji rolniczych w Polsce oraz związkowców z krajów dotkniętych niekontrolowanym importem zboża z Ukrainy, takich jak Czechy, Rumunia. Bułgaria i Słowacja, jakich krajów dotkniętych? My konsumenci jesteśmy dotknięci. Kraje to są dotknięte chorymi rządami, które nie dbają w ogóle o interes swoich własnych obywateli i propagandystami amerykańskimi, pisowskimi, ukraińskimi, którzy krępują usta patriotom, nazywając ich ruskimi agentami i ruskimi trollami. Dbanie o. To, żeby Polacy jedli zdrowe jedzenie, nie jest w interesie Rosji. W interesie Rosji jest, żebyśmy jedli jedzenie niezdrowe, strute i żebyśmy chorowali. Czyli to ci propagandyści, którzy wyzywają od ruskich agentów, działają w interesie Rosji, bo przez nich będziemy chorować, a być może umierać. Głównym tematem rozmów ma być ochrona rynków wewnętrznych i problem importu zboża ze wschodu. Nowy minister rolnictwa Robert Telus również potwierdził swoją obecność. Napisał: yy, Natomiast od jutra planowana jest blokada przejścia granicznego w Dorohusku przez rolników, trwająca trzy dni. Rolnicy są zdeterminowani, twierdząc, że same zapowiedzi zmian są dla nich niewystarczające. Drodzy Państwo, te zboże trzeba znaleźć. Mąkę, pasze wyprodukowane trzeba znaleźć. Sanepit. Który był taki kozak, jak chodziło o krzywdzenie polskich patriotów i polskich przedsiębiorców? Niech się teraz wykaże czymś potrzebnym dla ludzi. Polska policja, która była taka kozak w, w pałowaniu przedsiębiorców, którzy protestowali, bo chcieli normalnie swoje biznesy prowadzić. Niech się wykaże teraz. Eee. Um. I niech się wykaże, i niech, yy, niech znajdzie tych ludzi. Dalej, kurczaczek. W sensie o kurczakach odrobił, aż nie, nie, że człowiek, który to napisał, to kurczaczek. Pan Tomasz Molga, WP, wiadomości. Rozkręca się podobna afera jak ze zbożem. Zyskał miliarder z Ukrainy. Wydawało się, że pomagamy biednej Ukrainie, a właściwie to nabijamy kieszenie jednego z ukrai ukraińskiego miliardera. Oburza się polska branża drobiarska. Tanie kurczaki z Ukrainy wjeżdżają na rynek Unii Europejskiej, psując dotychczasowe interesy. Po zbożu mamy nową aferę. Europie jesteśmy wdzięczni za wsparcie gospodarcze w ramach wolnego handlu. Umowa w formie zniesienia kontyngentów i zniesienia ceł na ukraińskie produkty pozwala nam eksportować do Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. W obecnej sytuacji to duże osiągnięcie. W ten sposób Juri Kosiuk, przed wojną miliarder i numer 5 na rynku najbogatszych ludzi w Ukrainie, podsumował ubiegły rok. Pytanie, ile on z tych pieniędzy, które zarobił, dał na wojnę na Ukrainie? To główny akcjonariusz, 60% akcji, notowanego na giełdzie w Londynie agroholdingu MHP, największego ukraińskiego producenta i eksportera mięsa drobiowego. Jak na, um, jak na tragiczny czas wojny, biznes Jurija. Kosiuka ma się zaskakująco dobrze. W raporcie z 11 kwietnia ogłoszono, że spółka odnotowała 255 milionów dolarów zysku operacyjnego. Słowo klucz zysku nie przychodu, nie dochodu, zysku. Przychody z eksportu wystrzeliły do uwaga 1,6 miliarda dolarów, a ten zysk to też był 255 milionów dolarów czyli ponad miliard złotych. Zysk a tu jest 1,6 miliarda przychodu. Jest to o 330 milionów dolarów więcej niż rok wcześniej. Czajcie? Facet sobie nabija pęgę na tym. Z raportu rocznego MHP wynika, że udało się... Się to dzięki otwarciu rynku Unii Europejskiej na drób z Ukrainy. Wcześniej więcej interesów robili z klientami z krajów arabskich i w Afryce. Otwarcie rynku dla Ukrainy kto na tym skorzystał? Na początku czerwca 2022 roku Unia Europejska przyznała ukraińskim drobiarzom swobodny dostęp do swojego rynku. Zrobiono to na rok, aby ożywić poważnie osłabioną wojną ukraińską gospodarkę. Bruksela Szykuje przedłużenie dostępu. Polska branża drobiarska zatrzęsła się w posadach. Każdy ekspert wie, że w Ukrainie, powinno się mówić na Ukrainie, mówił profesor Jan Miodek. Teraz te w Ukrainie to jest ostra nowomowa. Każdy ekspert wie, że w Ukrainie od lat czai się agroholding MHP, kontrolujący połowę ukraińskiego rynku drobiu. Nie stoją za nim biedni ukraińscy hodowcy, tylko kapitał giełdowy w Londynie i zastępy zagranicznych menadżerów. Przewodzi mu 55-letni kościół, którego charakter opisał ukraiński Forbes, podchwycając wymowny cytat o prowadzeniu firmy. Kiedy wszyscy wiosłują, łódź płynie do przodu. Kto nie wiosuje, ten wypada za burtę. <sighs> Polscy producenci już miesiąc po otwarciu rynku odkryli, że zyskuje głównie firma ukraińskiego bogacza. No, tylko że jakoś nie mogło być to nagłośnione, bo propagandyści każdego, kto próbował to nagłaśniać, nazywali ruskim agentem. Większość ze 163 tysięcy ton mięsa, jakie wjechało do Unii Europejskiej z Ukrainy w ubiegłym roku, pochodzi w tej, z tej jednej firmy. Co miesiąc był to ekwiwalent 700 tirów przyjeżdżających do Unii Europejskiej, mówi w wirtualnej Polsce Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej powołuje się na dane Komisji Europejskiej, która monitoruje transakcje z Ukrainą. Nie ma już, nie ma jak z tym konkurować. W Holandii firma MHP ma swoje zakłady przetwórcze i po y, przepakowaniu produkt rozszedł się do Unii Europejskiej w cenach dla nas nieosiągalnych, wręcz dumpingowych, dodaje y, Goszczyński. W efekcie mamy w sklepach pierś kurczaka po 13-14 zł, gdy polski producent nie ma co myśleć o płacalności, jeśli cena będzie poniżej 19 zł. Ten produkt wypiera polski drób z ważnego segmentu unijnego rynku, jakim jest zaopatrzenie restauracji i hoteli. Ukraińskie kurczaki mogą być dużo tańsze od hodowanych na terenie Unii Europejskiej. Do czego? To dlatego, że nie muszą spełniać wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt, na przykład zagęszczenia kurnika czy stosowania leków w trakcie hodowli. Przypomnę, że to stosowanie leków może powodować na przykład powstawanie lekoodpornych bakterii. I nikt nie twierdzi, że są złe albo trujące, ale wypychają ze stołów produkt z Polski. No nie wiadomo, czy nie są złe, czy, 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 czy są dobre. Tymczasem to Polacy rządzili dotąd na unijnym rynku. Trafiło tam 63% eksportu mięsa drobiowego. Jeden z polskich prezesów twierdzi, że już stracił ważny zagraniczny kontrakt na rzecz ukraińskiego konsumenta. Otwarcie nie chce się przyznać, bo obawia się, że inni jego klienci też mogliby wybrać ukraińskie kurczaki. Gorąco wokół unijnego komisarza Janusza Wojciechowskiego, to jest polski, znaczy polski, z polskiego nadania, czyli de facto z pisowskiego nadania komisarz. Jak on działa w interesie niepolskiej branży, to jaki on jest polski? Burza wokół drobiu idzie podobnym torem jak sprawa ukraińskiego zboża, które zasypało polskie silosy, doprowadzając do protestów rolników. Rozumiemy potrzebę dalszego wspierania Ukrainy, ale to niesprawiedliwe, że niektóre sektory w, w niektórych państwach członkowskich, w szczególności w Polsce, muszą płacić za tę pomoc bardzo wysoką cenę. Jeśli środki nie zostaną wkrótce podjęte, przetrwanie naszego przemysłu drobierskiego będzie zagrożone. Napisali w marcu do Komisji Europejskiej europosłowie Jarosław Kalinowski, Adam Jarubaś i Krzysztof Hetman. Odpowiedź. Y Odpowiedzi ma im udzielić Janusz Wojciechowski, komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa przypominamy, że to dawny znajomy z Pesel od 2010 roku z PIS. Jeszcze w styczniu na e, podobne pytanie innego europarlamentarzysty, e, komisarz Wojciechowski odparł, że nie ma jeszcze wystarczających. Podstaw do działania. Komisja jest świadoma obaw przemysłu związanych z, ze zwiększonym przy, przywozem dro, drobiu i jaj z Ukrainy, napisał. W Polsce urzędnicy zaczynają zmieniać ton. Bardzo zależy nam na tym, żeby do Polski nie przyjeżdżały produkty, które mogą zaszkodzić nie tylko zdrowiu Polaków, ale i naszej gospodarce. Czyli zobaczcie, nawet tutaj jest mowa, że o zdrowiu Polaków. Każdy wjeżdżający do polski transport będzie badany. Zobaczcie, dopiero teraz będzie badany. Czajcie? Ja bym nakazał tym pisowcom i innym politykom, a przede wszystkim tym propagandystom, za karę jeść to niebadane, te niebadane produkty. To może wreszcie by się zastanowili. E, oczywiście żartuję, to taka przenośnia. Zakomunikowałem to ministrowi rolnictwa Ukrainy. Powiedział nowy minister rolnictwa Robert Telus. O zalew tanim drobiem y, rynku Unii Europejskiej dopytywali dziennikarze Interi. Możliwe, iż. Początkujący minister nie wiedział, że tego samego dnia na innym spotkaniu z rolnikami i hodowcami przedstawiciel służb weteryna weterynaryjnych informował, że ze względów proceduralnych nie ma możliwości przebadania wszystkich partii wwożonego do Unii Europejskiej mięsa drobiowego i jaj. Taką informację przekazali działacze Krajowej Federacji Handlowców Drobiu i Producentów Jaj. Jezu, jak dobrze, że ja kupuję jajka bezpośrednio od polskiego rolnika. I to są takie... Od szczęśliwych kurek, co tam sobie chodzą po podwórku i jedzą, co wygrzebią. Oczywiście on też jak tam karmi, nie? ale w sensie nie są zamknięte w kurniku, tylko tam kurnik tak bardziej mają do spania, sobie są z wolnego wybiegu. Ech, 11 kwietnia byli, z, z, zaręczam, że, p, że zupełnie inaczej te jajka smakują. Podobno skład chemiczny też jest troszeczkę inny, ale tego nie wiem, bo nie sprawdzam, ale smakują zupełnie inaczej. Cymesik, jajeczka. To droższe są, ale. Ale człowiek ma poczucie, że po pierwsze wspiera polskiego rolnika, chociaż to chrzanie. Dobry towar musi kosztować i tyle, a jak kupujesz od Polaka towar dobrej jakości i płacił za to odpowiednio, to nie jest za to wsparcie. To jest uczciwe zapłacenie za, za, za produkt. Przepraszam, szadne wsparcie. Handel, uczciwy. 11 kwietnia byli u wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego. Czekajcie, to jest ten Kowalski, co to wszędzie Tuska widzi. Chyba tak, ja pierdzielę. Co ten facet robi na stanowisku wiceministra rolnictwa? A to zaraz się okażemy, że to Tusk jest odpowiedzialny za te wywożenie te, te, tego, tych produktów rolnych z Ukrainy do Polski. Zobaczycie, że to Tusk. E, tak, to jest ten Kowalski. Ja pierdzielę. O kurde. Ciekawe, czy, czy są już takie jajeczka z wizerunkiem yy, Tuska. E, Czyli tak, 11 kwietnia byli u wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego, uzyskując od niego bardziej stanowcze oświadczenie. Jest rekomendacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przywrócenie ceł i kontyngentów na mięso drobiowe i jaja świeże z Ukrainy. Takie stanowisko ma być przedstawione Komisji Europejskiej, zapewnił Kowalski. Huhu, mi się wydaje, że jakby taki Kowalski sprzed trzech miesięcy usłyszał to, co mówi dzisiejszy Kowalski, to ten Kowalski sprzed trzech miesięcy by wyzywał dzisiejszego Kowalskiego od, od ruskich onucy. No Ale pamiętajcie, że to jest wszystko wina Tuska. RMFFM, FM, żeby, żeby zobaczyć, jak to teraz wygląda. Nikol Makarewicz, zboże... Sprowadzone jak, jako czyściwo młynarskie. Spekulanci, krok przed służbami. Mimo częściowych kontroli, polskie firmy kupują zboże z Ukrainy. Spekulanci są o krok przed służbami, czytamy w Rzeczpospolitej. Dziennik podkreśla, że oszustwa związane z masowym importem zboża z Ukrainy będą, będzie badał zespół złożony z prokuratorów, funkcjonariuszy służb celno-skarbowych oraz ABWI-CBA. Zjawisko ma poważny charakter i naraża na szwank polską suwerenność. I polskie bezpieczeństwo w obszarze żywnościowym. Przypomnę, że ci propagandyści się do tego przyczynili, bo gdyby nie, za, nie, nie uciszali takich ludzi jak ja, to by do tego nie doszło. Uzasadnił w czwartek tę decyzję minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobra. E, tym samym e, potwierdziło się, że zboże sprowadzane jako techniczne oferowano polskim firmom jako krajowe spożywcze konsumpcyjne. W efekcie ukraińskie zboże, które nie podlega unijnym normom, było mieszane z polskim i przerabiane na mąkę. To przestępstwo jedna z takich firm importerów została zarejestrowana we wsi pod Chrubieszowem w dniu, kiedy Komisja Europejska zniosła cła na towary z Ukrainy 25 maja 2022 roku yy, dzierżawi teren zakładów zbożowych. Jest na liście importerów ukraińskiego zboża technicznego, produkuje mąkę, miesza ukraińską i polską i sprzedaje mu. cytowany w Rzeczpospolitej jeden z rolników. Dlaczego nie podają nazwy? Przepraszam, chronienie pieniędzy potencjalnego oszusta jest ważniejsze niż chronienie zdrowia i życia nas Polaków? Dziennik zwraca uwagę, że spółka temu zaprzecza. Prowadzimy skup pszenicy z rynku polskiego i sprzedajemy to podmiotom polskim. Możemy wylegitymować się dokumentacją sprzedażową oraz dokumentacją badań. Do czego powinno być wykorzystywane zboże techniczne? Gazeta wskazuje, że mimo ostatnich zapowiedzi nowego Ministerstwa Rolnictwa Roberta Teleusa, że proceder został zahamowany, rolnicy twierdzą, że trwa. W najlepsze. Tyle, że oszuści zaczęli sprowadzać teraz pszenice jako czyściwo-młynarskie. Nie mamy takich możliwości, by cały import wziąć pod lupę. Firm jest już za dużo, naszych ludzi za mało, mówi Rzeczpospolitej, pracownik jednej ze służb odpowiedzialnych za kont kontrolę towarów. No to zakażcie wywozu w ogóle, do czasu, gdy nie zatrudnicie wystarczająco co dużo ludzi. No, zdrowie i życie jest najważniejsze. Przecież niedawno, rzekomo w trosce o zdrowie i życie, żeście poniszczyli w ogóle firmy w Polsce, nie pozwoliliście yy, przedsiębiorcom normalnie pracować. Import tzw. zboża technicznego jest zgodny z prawem unijnym i krajowym, wskazuje nam Ministerstwo Finansów, ale zastrzega, że zboże takie może być wykorzystywane do produkcji np. spirytusu technicznego lub jako biokomponent do paliw, podkreśla gazeta. Jak dodaje, użycie go do produkcji mąki może stanowić niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia czyli, tak jak mówiłem. Jeszcze w drugiej połowie zeszłego roku, przy okazji badania koniunktury w rolnictwie, Główny Urząd Statystyczny zapytał rolników o wpływ wojny w Ukrainie na kondycję ich gospodarstw. Zdaniem 24% wojna za wschodnią granicą przeważnie wpływa na ich funkcjonowanie. Poważnie wpływa na ich funkcjonowanie. 17% badanych uznało, że zagraża ona stabilności gospodarstw. Nastroje od tego czasu na pewno się nie poprawiły. W magazynach mamy nadwyżki ziarna, szerokim strumieniem płynie zboże z Ukrainy, a za trzy miesiące zaczynają się żniwa. To pokazuje, jak dużo tego zboża z Ukrainy żeśmy zjedli. No bo skoro te polskie cały czas jest w magazynach, to znaczy, że żeśmy jedli Prawie wyłącznie te ukraińskie. Masakra. Podkreśla, że, sprawa, że, yy, że sprawia to, że ceny spadają, a sprzedaż korowego zboża przestaje przynosić zyski. Po krótkim ożywieniu na przełomie marca i kwietnia ceny kontraktów, zarówno na europejskich, jak i światowych rynkach, yy, ponownie spadają. Mówi Rzeczpospolitej, specjalista sektora agro w ING Banku Śląskim, Artur Waraksa. Zwraca uwagę, że Komisja Europejska spodziewa się w tym roku wyższych zbiorów, co dodatkowo będzie wpływać na zniżki, a zboże to dopiero początek problemów. Ukraina jest krajem o ogromnych możliwościach produkcyjnych, szczególnie w produkcji roślinnej. Zauważa cytowany w kierunku, w dzienniku ekspert sektora rolno-spożywczego z banku PKO Grzegorz Rykaczewski. Drodzy Państwo, ile jeszcze PiS jest w stanie zrobić? Takich świństw. I ile jeszcze rzeczy nie wyszło na jaw, bo ludzie, którzy wiedzieli, którzy próbowali to nagłaśniać, byli zwyzywani publicznie przez propagandystów od ruskich agentów i ruskich troll. Jeszcze raz podkreślę, chyba nikt nie popiera Putina, chyba nikt nie popiera Rosji. Agresja na Ukrainę ze strony Rosji to jest barbarzyństwo. Ale drodzy Państwo, tylko dlatego, że znaczy inaczej. Jak się ma nabijanie kasy jakiemuś oligarsze, który zarabia miliardy złotych i ma zwiększenie zysków o setki milionów do interesu Ukrainy? To jest oligarcha. Ta spółka jest notowana w Londynie. Drodzy Państwo. No kurde, to jest trochę tak, jakby nie wiem, mnie kazać kopać rowy przymusowo. I w związku z tym, że ja jestem skrzywdzony, bo ktoś mi każe kopać przymusowo rowy, to da się pieniądze panu Kaczyńskiemu. I mówi się, że te, to, że ktoś dał pieniądze panu Kaczyńskiemu, to jest wspieranie Krzysztofa Woźniaka. No nie kurde. Nabijanie kasy ukraińskim oligarchom i gigantycznym spółkom notowanym na Cyprze, w Londynie czy na giełdzie warszawskiej nie ma się nijak do pomagania Ukrainie. To jest nabijanie kasy zagranicznym podmiotom. Kosztem naszego zdrowia. Pozdrawiam, drodzy Państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.